czy randkujesz z narcyzem? Czy spotkałeś narcyza? Będziesz wiedzieć o tym, że masz do czynienia z narcyzem, ponieważ będzie on wyjątkowo miły na początku, jak nikt inny. Narcyz będzie cię bombardował miłością. Będzie używał tej techniki manipulacji tak mocno, że poczujesz się jak w niebie, tylko po to, by potem z niego spaść. I to niekoniecznie na ziemię, tylko znacznie niżej. Narcyz dostarczy ci tak wysokich porcji dopaminy, że twoja głowa będzie od niej eksplodować. Narcyz potrafi zabijać swoją uprzejmością, byciem miłym, uczynnym, pomocnym, czułym, lecz od czasu do czasu narcyz zacznie znikać, zacznie być zajęty innymi rzeczami lub innymi osobami. Będziesz wiedzieć o tym, że masz do czynienia z narcyzem, ponieważ gdy pojawią się pierwsze sporne kwestie, sprzeczki, kłótnie, odmienne zdania, to narcyz zacznie cię karać ciszą. Kiedy powiesz coś, co nie spodoba się narcyzowi, to po prostu zniknie. Odgrodzi się od ciebie. Narcyz będzie odgrywał ofiarę. Będzie obwiniał wszystkich dookoła, w tym także ciebie. Narcyz uczyni z ciebie tego złego, tego najgorszego. Kiedy pojawi się konflikt, to narcyz nie będzie starał się go rozwiązać. Wtedy narcyz po prostu znika.